Witam serdecznie Państwa w szóstym spotkaniu Filozofa na kanapie. Dzisiaj będziemy rozmawiać o eksperymentach myślowych w filozofii z doktorem Witoldem Wachowskim. Doktor Wachowski jest adiunktem w Katedrze Logiki i Kognitywistyki Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej. Zajmuje się filozofią i kognitywistyką, a na dniach ukaże się jego nowa książka zatytułowana Poznanie rozproszone od heurystyk do mechanizmów. I może na początek jakby mógł Pan nam powiedzieć parę słów o tej książce, jakie tam są te główne idee. Przygotowując tę książkę miałem takie dwa główne cele, w tym się mam nadzieję też idee zawieram. Jedno to jest takie zebranie wyników moich badań, chociaż filozofowie prawdziwie wolą mówić dociekań, a nie badań, więc powiem dociekań nad tym, co się dzieje w badaniach nad tak zwanym poznaniem rozproszonym. W moim wypadku to było wskazanie, właściwie zidentyfikowanie i opisanie takiej podstawowej heurystyki, która leży u podstaw praktycznie wszystkich działań badawczych, nie tylko w zakresie badań nad poznaniem rozproszonym, ale ogólnie tak zwanym poznaniem szerokim, czyli ucieleśnionym, usytuowanym, umysłem rozszerzonym i tak dalej. To oczywiście są rzeczy, które publikowałem gdzieś tam w artykułach, w czasopismach, a książka to zbiera i podsumuje. A druga idea, myślę, nie mniej ważna, to była taka, żeby dostarczyć polskiemu czytelnikowi akademickiemu, zwłaszcza takie polskojęzyczne kompendium podsumowujące też te badania, bo ja należę bez wątpienia do tych, którzy są zapublikowani też w języku polskim wciąż. Nie, to jest ważne. Ja bym jeszcze trochę dopytał, gdyby Pan tylko mógł rozwinąć, co się kryje pod tym tajemniczym pojęciem, poznanie rozproszone, bo to... Tak, na to pytanie czekałem oczywiście. przede wszystkim w filozofii jest znane pojęcie tak zwanego eksternalizmu aktywnego, prawda? To wśród odmian eksternalizmów filozoficznych, które taka podstawa, czy też założenie podstawowe to jest takie, że nasze treści myślowe, umysłowe są przynajmniej częściowo zależne od czynników zewnętrznych, czy też od elementów naszego otoczenia. Natomiast w przypadku eksternalizmu aktywnego jest to postawione na ostrzu noża i powoduje to sporo dyskusji, nieporozumień. Mianowicie, że te pewne czynniki naszego otoczenia, uznawane zwykle za czynniki kontekstowe, pełnią rolę konstytucyjną w naszych procesach poznawczych, czyli nie są przyczynowe, ale wręcz je współtworzą. To jest taka dosyć radykalna teza. Jaki byłby taki najbardziej paradygmatyczny przykład sytuacji, w której powiedzielibyśmy właśnie, że tutaj zachodzi poznanie rozproszone? Na jakich przykładach opisuje się to? Z poznaniem rozproszonym sprawa wygląda tak, że w odróżnieniu od tych innych form poznania szerokiego, czyli ucieleśnionego, umysłu rozszerzonego i tak dalej, teoretycy, którzy są jednocześnie praktykami, empirykami koncepcji poznania rozproszonego, mówią, że to nie jest tak, że pewne przypadki czy pewne formy poznania są rozproszone. Na każde zjawisko poznawcze możemy spojrzeć jako na zjawisko rozproszenia poznania. Okay. Tyle tylko, że kiedy przełożymy tę perspektywę do tego, co się dzieje w mózgu, czy też w naszym ośrodkowym układzie nerwowym, to jak na stan obecny wiedzy w neuronauce, to jest stwierdzenie banalne, bo tam faktycznie chodzi o interakcję pewnych rozproszonych struktur w korze mózgowej. Natomiast kiedy przeniesiemy to na poziom większej skali, czyli na przykład naszego ciała plus pewne elementy typu narzędzia, którymi ludzie manipulują, grupę ludzką, która pozostaje wewnątrz oczywiście w jakichś tam interakcjach społeczno-poznawczych, tak bym to nazwał, czy wreszcie jakieś takie szersze struktury typu, bo takie przypadki były badane, grupa tancerzy, grupa marynarzy na okręcie, którzy dokonują pomiarów nawigacyjnych, zwłaszcza w czasach, kiedy one jeszcze były wykonywane analogowo, to jest właśnie też słynny przykład. Czy też wreszcie badacze w laboratorium, to jest akurat badane przez kognitywistów kognitywistyki. No więc
na poziomie jednostki, czy po prostu mózgu, to jest nic ciekawego nie powiedzieć, mówiąc, że poznanie jest rozproszone. Natomiast mówić o rozproszonym systemie poznawczym w skali większej niż ludzki mózg, mało tego, większej niż ludzka jednostka, no to jest dopiero jakieś tam wyzwanie, z którym polemizują filozofowie. Czyli to jest taka idea, że grupa osób może być zaangażowana w jakieś działanie i o tym systemie można powiedzieć, że on coś poznaje, chociaż żadna, jakby nie ma jakby centrum takiego, który by... Z tym poznaje właśnie to. Są problemy no po prostu natury pojęciowej. Faktem jest, że dosyć się autorzy i autorki związani z tym tak zwanym poznaniem szerokim, bo nie tylko rozproszonym, no użyję tego słowa, zagalopowali i używają tych pojęć, no pewnie nadużywają typu sprawczość, wiedza, podmiot, wreszcie, no chyba umysł rozszerzony, myślę, jest tutaj takim najczęstszym chłopcem do bicia, tak mi się wydaje, chociaż sprawczość, myślę, mu dorównuje. W przypadku rozproszonego systemu poznawczego, to musimy pamiętać o tym, że to nie jest żadna ekstrapolacja tego umysłu rozszerzonego na grupę osób. Znaczy tam nie chodzi ani o inteligencję zbiorową, ani o to, że no mamy jakiś szerszy system, gdzie jednak te ludzkie mózgi czy ludzkie umysły są tymi centrami zawiadowczymi. Nie we wszystkich, ale w wielu przypadkach tych takich najbardziej efektownych, można powiedzieć, naukowo i filozoficznie. To, co jest ciekawe, to identyfikowanie komponentów rozproszonego systemu poznawczego, które nie pełnią roli podrzędnej względem ludzi, organizmów czy też ich mózgów, ale no właściwie równorzędną. Ja to tak powiem pokrótce na przykładzie wspomnianego już badania nad systemem nawigacji analogowym jeszcze, bo mówimy o latach 90. na okręcie Marynarki Amerykańskiej, które to badanie zorganizował i prowadził antropolog poznawczy Edwin Hutchins ze współpracownikami. No tam rzecz polega na tym, że ten domniemany, bądźmy ostrożni, domniemany rozproszony system poznawczy składa się z jakiejś tam grupy marynarzy, w tym z osób, które bezpośrednio dokonują pomiarów tego, gdzie statek się znajduje i w którą stronę zmierza. Są tam też inne osoby zwane kwatermistrzami, tak chyba na język polski tłumaczyliśmy, które zbierają te dane z pomiarów dokonywanych przez marynarzy. Niejednokrotnie niedokładne, błędne i te dane są nanoszone gdzieś tam w kajucie, na okręcie, na mapę. No te mapy, nawet jeszcze w wersji papierowej, nawigacyjnej, to może aż tak za bardzo nie przypominały tych map, które my kojarzymy z mapami turystycznymi, ale jednak no, rzecz na tym polega, że jest to jakaś tam płachta papierowa czy czymś wzmacniana. Na taką mapę nanoszone są wyniki pomiarów i jest, no przynajmniej była śmiała sugestia Hutchinsa tutaj, że jeżeli mówić o centrum takiego systemu, to nie jest nim żadna z osób współpracujących przy tych pomiarach nawigacyjnych, nie jest to kapitan, nie jest to kwatermistrz. Takim centrum jest mapa. Nawet Hutchins posuwa się do tego, co nawet zirytowało niektórych krytyków filozoficznych, że można potraktować taką mapę jako analogowy komputer. Nanoszone są tam pewne dane, które w takich cząstkowych wartościach nie mówią nic albo prawie nic, natomiast to, co uzyskujemy po naniesieniu tych danych, biorąc też pod uwagę błędy, no bo to są oczywiście jakieś tam ścieżki redundantne, no to jest dopiero informacja o tym, no właśnie, informacja, wiedza, no wiedza, która jest wiedzą dla ludzi. I teraz wracając do tego, o co pan zapytał, czy zasugerował, no czy to jest tak, że to ten system w postaci osób i artefaktów na okręcie nabył jakąś wiedzę, czy coś poznał. No, przed tym bym się wstrzymał, natomiast co do tego,
czy ta wiedza jest podzielana przez różne osoby oraz artefakty, no to tak, tak się przyjęło mówić w także filozofii poznania rozproszonego, powiedzmy. No wciąż ortodoksi na to się zrzymają, ale ja nie wiem, czy to jednak nie doprowadzi do tego, że po prostu przebudujemy sobie pojęcia, bo badanie nad poznaniem szerokim, nie tylko rozproszonym, są już w mainstreamie. To już nie jest margines, jak to kiedyś było. Ja to wszystko brzmi fascynująco i pana książka ukaże się jakoś już w tym roku, tak? Więc... Znaczy ona może jakoś lata chwila być. Okay. Może nawet gdybym tak trochę z korektą nie zmarudził, to by już było, ale to... Więc nawet miałem nadzieję, że może mi to przyniosą, ale się nie udało. Okej. Okay. Wracając teraz do naszego tematu eksperymentów myślowych, zaznaczyłbym takiego pytania metaprzedmiotowego. No bo czasami mówi się, że eksperymenty myślowe są jakąś metodą w filozofii. Nie? I jest taki pogląd, że jakby postęp w filozofii jakby bierze się, nie wiem, z lepszego rozumienia metod, których się tutaj używa. I jestem ciekawy, czy ma pan jakąś opinię na temat tego, czy są jakieś specyficznie filozoficzne metody poznania? Czy to jest jakby... Czy metody uprawiania filozofii? Ja mogę na to pytanie jak najbardziej odpowiedzieć chętnie, natomiast proszę pamiętać, pamięta pan, słuchacze, słuchaczki też, mam nadzieję, biorą pod uwagę, że jednak jestem filozofem nauki, raczej naturalistycznie, powiedzmy, zorientowanym i to może rzutować na jakieś tam ograniczenia w moich próbach do określania i definiowania. No więc patrząc z tej perspektywy filozofii nauki, tu akurat filozofii kognitywistyki, no to powiedziałbym, że nie rażę się tutaj niektórym, że chyba panuje pluralizm, a to co bym uznał za wspólne chyba wszystkim metodom i podejściom metodologicznym, to taki specyficzny, myślę, tylko dla filozofii. Czasami tam badacze społeczni też by się może pod to niektórzy podpięli. Dystans, który polega na tym, że tak mówiąc obrazowo, filozof jest w stanie zrobić najwięcej kroków wstecz, nie tracąc przedmiotu swojej analizy z pola widzenia. Czy to jest mało, czy to jest dużo, czy to jest zbyt skromny wyznacznik filozofii? Z biegiem czasu stwierdzam, że to jest to, co my potrafimy, albo przynajmniej w czym się doskonalimy, a czego przynajmniej mnie nieraz brakuje u innych badaczy, także teoretyków z innych dziedzin. Powiedzmy, że gdyby teraz odnieść się do tych specyficznych metod, to mamy pewien problem, bo filozofia nie jest taką społecznością, znaczy co do filozofów, społecznością specjalnie pogodzoną, choćbyśmy tego chcieli. Raczej bym ją traktował jako próbujący się harmonizować, ale taki rynek, powiedzmy, bo z jednej strony mamy metody filozofii analitycznej, które nawet w kognitywistyce wydawało się tam kiedyś, że właściwie to one będą rządziły. Filozofia umysłu analityczna i filozofia języka, tak to wyglądało, że miały być tymi właściwymi perspektywami i oferować swoje metody. Ale mamy też fenomenologię, która kiedyś tam była odsadzona od czci wiary, w ogóle fenomenologia, która absolutnie nie chce być uważana za naukę. Zrodziła coś takiego jak psychologia fenomenologiczna, ale to nie jest to samo z fenomenologią. Poza tym, co jeszcze mamy? Mamy naturalistyczną tradycję filozofii nauki, którą w dużej mierze ja reprezentuję. Jeszcze mamy coś, co zrodziło się w badaniach społecznych, ale jest stosowane już przez filozofów, w tym filozofów kultury, mianowicie perspektywa teoria, która sieci. Gdyby szukać jakichś wspólnych podstaw metodologicznych, specyficznie filozoficznych, to obawiam się, żebyśmy zaszli w zaułek, ślepą uliczkę, nie wiem, czy tak można powiedzieć, Wittgensteinowskiego podobieństwa rodzinnego. Okay. Czyli pan mówi, że to bardziej jest rynek, bo jeszcze jest metafora trochę... Filozofowie się tak nie kochają z filozofami analitycznymi specjalnie, to znaczy gdzieś tam, na przykład w Stanach są takie miszmasze, ale zasadniczo wciąż chyba w naszych uszach pobrzmiewa żaba podział na filozofię kontynentalną. I analityczną. Tak. Nie, bo niektórzy używają metafory takiej nawet wojny gangów, nie? Że tutaj po prostu są różne obozy, które się nawzajem... Nawet jeżeli
nie wiem, czy czegoś teraz, nie wiem, chyba nie, to chyba to, co teraz powiem, to chyba nawet studenci, myślę, nie poczują się zgorszeni, bo myślę, niektórzy studenci filozofii tego doświadczają, mianowicie, że nawet jeżeli ich wykładowca nie krytykuje jawnie czegoś gangu, to jego ton wypowiedzi, jakieś tam zabarwienia ironiczne, czy tam jakieś historyjki wreszcie z życia filozofów wzięte, no zawsze jakoś nas naprowadzą na to, że to są tamci, którzy, no im się wydaje, że oni filozofują. Tak, tak. Z nimi nie rozmawiamy. Tak. No, to zaraz przejdźmy do eksperymentów myślowych, bo eksperymenty myślowe są bardzo rozpowszechnione w filozofii. Nie? Mamy eksperymenty myślowe w etyce, te wszystkie jakieś wagoniki rozpędzone, mamy w epistemologii, tutaj problem Gettiera się pojawia, no i w filozofii umysłu, gdzie właśnie badamy założenia, konsekwencje chińskiego pokoju Serla, jakiegoś zombie, jest tego jakby coraz więcej. No i pojawia się pytanie, po pierwsze, czym jest eksperyment myślowy, no i skąd taka popularność tego narzędzia? Słuchacze prawdopodobnie wiedzą, że to pan tutaj specjalistą przede wszystkim od tego. Goście zasiadający tu na kanapie no raczej będą lansować swoją perspektywę niż pewnie być takimi biegłymi historykami i analitykami. No ale to z tego powiedzmy bogatego w sumie przeglądu odmian i co do genezy, i co do zastosowania eksperymentów myślowych, no to z tych, które zresztą pojawiły się i zostały opisane w czasopiśmie Filozofuj. Tu przerwa mała na reklamę, gdzie faktycznie jest to bogaty i atrakcyjny materiał. No więc co do mnie, bo tak zgubiłem wątek tego pierwszego zbyt rozbudowanego zdania, co do mnie, to powiedziałbym, że stosunkowo bliskie jest mi i przekonujące postrzeganie eksperymentów myślowych jako wyzwalaczy. Zarówno w wersji Thomasa Kuhna, to znaczy to, że kiedy dotychczasowe nasze ustalenia, dorobek powiedzmy filozoficzny i badawczy, bo mówimy też po prostu o dorobku naukowym, ujmiemy eksperymentalnie w jakieś nowe ramy pojęciowe, to może dojść do faktycznie nowej jakości, a z perspektywy Paula Feyerabenda to nawet może dojść do rozsadzenia, czyli do swoistej rewolucji. No powiedziałbym, że nawet nie musi być to no, ten moment kryzysu starego myślenia, żeby eksperyment myślowy mógł wyzwolić jakąś nową ścieżkę właśnie dowodzenia czy też poruszania się po kontekście odkrycia. Do tego może zaraz powiem, bo ten podział na kontekst odkrycia uzasadniania wydaje mi się istotny w kontekście eksperymentów myślowych, ale to może jeszcze nie teraz. No więc ta perspektywa dosyć mi się podoba. Poza tym i w numerze Filozofuj i ogólnie na forum dyskusyjnym pojawia się no, takie podejście, właśnie ono jest rodem, powiedzmy sobie szczerze, z badań nad poznaniem rozproszonych. Reprezentuje je Nancy Nesesien. W tej chwili nie jestem pewien, ale ona jest chyba z Uniwersytetu Bostońskiego, jeżeli czegoś nie pomyliłem. Jest już emerytowana, no, ale tam dokonywała swojego głównego dzieła empirycznego, jak i filozoficznego, bo to wśród badaczek poznania nieodproszonego jest jedna z nielicznych filozofek. Jej podejście to no, można je w skrócie określić jako no powiedzmy takie symulacje umysłowe, no ale to znaczyłoby wszystko i nic. Punkt wyjścia Nesesjantu jest bardzo istotny, to znaczy to, że ona jak najbardziej ceni eksperymenty myślowe wykorzystywane przez naukowców powiedzmy w myśleniu o ich badaniach, których powiedzmy jeszcze nie zrobili, które mogliby poprawić, których wariacje kolejne mogliby stworzyć. I to, co tu jest istotne dla symulujących w umyśle sobie, to, że osoby te zawsze miały wcześniej do czynienia z takimi czysto powiedzmy, czy w dużej mierze fizycznymi manipulacjami
elementami naszego otoczenia, chociażby w ramach eksperymentów empirycznych, a jeżeli nie, to w życiu codziennym. Tam w kontekście Nesesjan mówi się o czymś takim jak ekstrapolowanie z naszych ucieleśnionych doświadczeń z empirią w świecie, prawda? Więc okay, na tym by to polegało, że owszem, jesteśmy sobie w stanie z całą odpowiedzialnością wyobrazić i opowiedzieć, co byśmy zrobili i co by się zadziało, bo to czerpie wprost z tych naszych takich sensomotorycznych doświadczeń z obróbką świata. Więc no, można by powiedzieć, teraz w sumie zaczynam troszeczkę taki eksperyment myślowy, że ktoś, jakaś istota, która by nas rozumiała, przynajmniej tak na takim poziomie intelektualno-dyskursywnym, ale nie miałaby naszych doświadczeń cielesno-fizycznych z naszego świata, więc co do grawitacji, co do posługiwania się dłońmi, nawet co do naszego aparatu wzrokowego i tak dalej, to chyba już z perspektywy Nesesjan przynajmniej miałaby problem z zrozumieniem na pewno, czy też z przeprowadzeniem eksperymentów myślowych. A to, co bym do tego jeszcze dołożył, bo wymieniłem te dwie opcje, to, że no, to chyba jest, znaczy w miarę się to przyjmuje, ten pogląd jako oczywisty, ale może on się nie wydaje atrakcyjny. Proszę mnie poprawić, jeżeli się mylę. Mianowicie, że te co bardziej przynajmniej znane eksperymenty myślowe są właściwie takimi syntezami poglądów danych filozofów czy danych nurtów filozoficznych, naukowych i swoistą wizytówką. Tak okay, jest na pewno w przypadku eksperymentu myślowego Inga i Otto, Davida Chalmersa i Andy'ego de Clarka. Tak, artykuł Umysł właśnie rozszerzony. Umysł tak, rozszerzony. Tu może nie wszyscy słuchacze i słuchaczki pamiętają, czy znają ten eksperyment. Tak w dużym skrócie tylko powiem, że chodzi tam o to, że mamy Ingę, która chce się dostać do muzeum gdzieś tam w dalszej części miasta położonego i po prostu skorzysta ze swoich zasobów pamięciowych, bo już tam jeździła i wie, jak tam się dostać. Jest Otto, który ma chorobę Alzheimera i to, z czego korzysta, to po prostu są jego notatki. Na tyle sprawnie korzysta w tym muzeum, też w tym regionie też był, że równie sprawnie, chociaż z pomocą innych zasobów, no właśnie, innych zasobów poznawczych dostanie się w to miejsce. No i to, co tu jest no, ryzykowne, dyskusyjne, ale jest najistotniejszym, też najbarwniejszym elementem tego eksperymentu myślowego, to jest sugestia, że to, czym posługuje się Otto, to są tak zwane rozszerzone przekonania. Okay. To jest oczywiście przykład tego eksternalizmu aktywnego, czyli tego, że moglibyśmy założyć, że gdyby to, co się w tym wypadku dzieje na zewnątrz, a więc manipulowanie notatkami przez Otta czy Ottona, gdyby to odbywało się, no powiedzmy, jakoś fizycznie w sferze naszej czaszki, to byśmy chętniej, zgodniej potraktowali jako część naszego procesu poznawczego, ergo, czemu tego nie zrobić, mimo iż te czynności wykonywane są na zewnątrz. Okay. Czyli tu jest, że tak jak Iga korzysta ze swojej pamięci, która jest po prostu w jej czaszce, tak Otto korzysta z pamięci, która jest, tak się składa poza jego czaszką akurat, tylko znajduje się w notatniku. Też to jest istotne, że on się już mnie tym biegle posługiwać. No, no może ten stopień, powiedzmy, biegłości się nie wydawać specjalnie atrakcyjny, ale kiedy no, zwalczano ten pogląd Chalmersa i Clarka i później ci panowie oraz inne osoby w ramach dyskusji, czy to doskonalili albo uszczegławiali ten eksperyment, czy też podawali inne argumenty, no to jest też istotne, żeby to było takie posługiwanie się biegłe, no bo powiedzmy, że no można by tam mówić o jakichś takich no kiepskich formach jeszcze chipów szczepianych w nasze mózgowia, które też byłyby takimi zasobami pamięciowymi, ale powiedzmy wymagałyby jakichś dziwnych, no cokolwiek możecie sobie Państwo teraz myśleć, nie wiem,
przeładowań Windowsa w naszym mózgu. Jeżeli by to niesprawnie działało, to też byśmy sobie w pewnym momencie powiedzieli, że nie chcemy korzystać jednak z tej naszej metalowej przegródki, czy tam krzemowej, skorzystamy z innych metod, na przykład z notatnika. No więc ta biegłość jest istotna. Jeżeli czymś się posługujemy biegle, na przykład jako kierowcy, jeżeli prowadzimy auto, no to nie robimy tego deliberatywnie, bo byśmy daleko nie zajechali. To czyni różnicę, tak myślę. To jeszcze trochę nawiążę do tego, co pan mówił o koncepcji Nancy Nessesian, bo zastanawiam się, że jeżeli mówimy eksperymenty myślowe, to żeby w ogóle eksperymenty myślowe zasłużyły na to miano być eksperymentem, tak, nie eksperymentem. Tak, wiem, to zastanawiam się, czy jest jakaś analogia, nie? Między eksperymentem jakby takim realnym czy rzeczywistym, który robią, nie wiem, który się robi w fizyce czy w biologii, a eksperymentem myślowym. I zastanawiam się, czy zgodziłby się pan, że na przykład, że eksperyment rzeczywisty to byłaby jakaś taka procedura, polega na tym, że coś wywołujemy w rzeczywistości i obserwujemy, jakie to ma efekty w celu potwierdzenia lub obalenia jakiejś, nie wiem, jakiejś teorii. Natomiast w eksperymencie myślowym mamy tę mentalną symulację, czyli jakby offline korzystamy z jakby danych... Ale zakorzenioną w naszych doświadczeniach fizycznych. Tak, czyli jakby offline korzystamy z tego, co pamiętamy z doświadczenia na przykład, nie? I tam tylko wyobrażamy sobie pewną sytuację, a nam też ma jakiś przebieg i też nam służy do tego, żeby no właśnie potwierdzić albo obalić jakąś koncepcję filozoficzną. Albo otworzyć nowe ścieżki badawcze, okay. Bo to jest też to, te nowe przegródki, nowe zapytania, które pojawiają się, czy to w trakcie wykonywania eksperymentów empirycznych, bo powiedzmy sobie szczerze, tak to wygląda. No, znaczy nawet nieudany eksperyment empiryczny, jakąś wiedzę o świecie, nawet jeżeli to jest tylko świat laboratorium, wnosi na przykład, i to zabrzmi zabawnie albo złośliwie, ale jest to istotna wiedza, do jakiego stopnia źle można wykonać pewne drogie eksperymenty. No, ale to czasami się mówi, że eksperymenty myślowe są wykonywane w laboratorium naszego umysłu, nie można powiedzieć, że, ale to już tak, użyjąc takie metafory. Jest sponsorowanym tylko przez nas, ewentualnie przez tych, którzy nas karmią. Jest dużo taniej na pewno. Tak. Ale to, jestem ciekawy, żebyś może jakby na szczegółach, na jakimś konkretnym przykładzie zilustrować działanie eksperymentu myślowego. Nie, czy ma pan jakiś ulubiony eksperyment myślowy? Oj, no właśnie to jest tak, że najpierw sobie pomyślałem, że mam pewien taki eksperyment, który trochę zdewastował, od razu powiem, nie filozof, chuligan Edwin Hutchins. Mam tutaj na myśli chiński pokój Serla. Za chwilkę powiem, co zrobił z nim Hutchins, ale to tak powiem, z jakiego powodu się przez moment zawahałem. No, zaczął mi się, powiedzmy, rodzić czy układać pewien mój własny eksperyment myślowy. To nie w tej chwili, to nie na tej kanapie, chociaż wierzę, że ona może być stymulująca, ale to już ma miejsce, no, powiedzmy, od kilku miesięcy i od prowadzenia zajęć. Mianowicie pewna wariacja, bo to zapytanie z artykułu Thomasa Nagela też jest traktowane jako eksperyment myślowy, mianowicie jak to jest być nietoperzem. No więc mam taką swoją wersję, którą roboczo tytułu jak to jest być kieszonkowcem. Nie jestem, proszę Państwa, kieszonkowcem, ale to powiem krótko o tym pierwszym. No, w przypadku eksperymentu chiński pokój Johna Serla, tak pokrótce przypomnę, że rzecz tam na tym polega, że... Czy zwykle jest tak, że wyobraźmy sobie najpierw, nie? Wyobraźmy tak, sobie. Tak, słusznie, bo to rzecz na tym polega, to jest tak, jakbym po prostu coś już sam zaaranżował w swoim pokoju, na przykład swój pokój jako chiński pokój. Tak, więc wyobraźmy sobie, że właśnie jak to zrobić w skrócie, ale to postaram się to zrobić tak. Wyobraźmy sobie, że mamy w jakimś pomieszczeniu zamkniętego człowieka, który dysponuje, tak to chyba było, tabliczkami ze słowami, czy też chyba to są słowa, czy też ideogramy z alfabetu chińskiego oraz słownikiem, no w oryginale to było słownikiem języka chińsko-angielskiego, ale tu akurat mówimy o wersji polskiej oraz odbiorcach tego, co będzie nam demonstrował w dialogu z nami
którzy to odbiorcy znajdują się gdzieś tam na zewnątrz tego pomieszczenia, to są Chińczycy, czy też osoby znające język chiński. No, klucz tego eksperymentu jest taki, że chociaż ten człowiek na pytania zadawane mu. Czy ktoś wsuwa mu pod, na przykład pod portugalskim, tak, ktoś mu wsuwa coś zapisanego w języku chińskim. Też załóżmy, że to będą raczej proste pytania, no pewnie ze skomplikowanymi, by sobie nie poradzi. No w każdym razie jest w stanie oczywiście, załóżmy, że więcej czasu mu to zajmie i czasami jego odpowiedzi będą jakoś tam niezborne, ale będzie w stanie udzielać odpowiedzi, więc osoby po drugiej stronie mogły dojść do przekonania, do przekonania, że ten ktoś, no może słabo, ale zna język chiński, no tymczasem ten ktoś tego chińskiego nie zna i wniosek z tego taki ogólny miałby być taki, że no na próżno będziemy się biedzić nad konstruowaniem sztucznych umysłów, sztucznej inteligencji. Ona będzie zachowywała się tak jak ten chiński pokój, to znaczy nawet jeżeli będzie generowała odpowiedzi, które się spodziewamy jako poprawne, to nie będzie tego rozumiała. Czyli powiedział, że nawet jeżeli przejdzie test Turinga, nie? Że... O tak, to się wprowadzi test Turinga, bo nam się zrobi taka... To trzeba przyznać, że tutaj eksperymenty myślowe i inne scenki z filozofii nauki i nie tylko, to się łączą w takie ciągi. Słowem, drodzy Państwo, warto jest wejść ogólnie w świat eksperymentów myślowych, żeby móc się biegle po tych ścieżkach. Nie, no tak, tak. Czy taka byłaby puenta, że nawet jeżeli ta osoba w pokoju by nie sprawiała wrażenia, że zna język chiński, wrażenie, tak. Raczej będziemy mieli, nie wiem, intuicję już tego słowa, że jednak ta osoba nie zna języka chińskiego, czyli że jakby skuteczne przetwarzanie, nie wiem, symboli nie da nam rozumienia. To znaczy, bo z tą intuicją to też, tak jak to przynajmniej zapoznawałem się z komentarzami, to jest też kwestia, powiedzmy, stopnia zaangażowania się w dialog z tym skrytym interlokutorem, czyli do pewnego momentu no to może być wrażenie, że ten ktoś zna, no ale to będziemy w stanie przyprzeć taką, no powiedzmy, sztuczną inteligencję, czy też chiński pokój do muru. No i co zrobił Hutchins? Hutchins, tutaj przypomnę, to nie jest tak, że ja mu zarzucam brak wykształcenia filozoficznego. Bez wątpienia z filozofami ma do czynienia, publikował też w czasopismach, którzy publikują filozofowie, natomiast... Podejrzewam, że Hutchins zastosował ten paradygmat poznania rozproszonego do tego chińskiego pokoju. Tak, tak, znaczy, mówiąc w skrócie, Hutchins zasugerował, że nie musimy wcale wymagać od tego biednego człowieczka w tym chińskim pokoju, żeby rozumiał po chińsku, bo po chińsku rozumie cały ten pokój. Okay. Pokój, czy też cały system, można ta struktura, tak. Struktura tej przestrzeni oraz to, co tam jest istotne, to znaczy jest komponentem, a więc no powiedzmy jakieś krzesło, jakieś biurko, jakaś lampka, jakiś obrazek, no to nie są komponenty tego systemu, chociaż mogą sprawiać miłe wrażenie temu, kto tam przebywa, natomiast bez wątpienia te wszelakie systemy słownikowe, te jakieś tabliczki z ideogramami i tak dalej, plus ten człowiek, który równie dobrze mógłby być, powiedzmy sobie szczerze, w wersji Hutchinsa po prostu zombie. To nie musi być ktoś, kto w ogóle cokolwiek rozumie, tylko być takim zombie pierwszej generacji. Zombie filozoficznym trzeba to się. Tak, ale takiej pierwszej generacji, bo już słyszałem, że tych wersji zombie to się nam mnożyło. Też w wersji eksperymentów myślowych oczywiście. No więc w tym wypadku, no oczywiście filozof się obrazi, porządny filozof. Ja to tak powiedzmy sceptycznie do tego podchodzę, to znaczy podoba mi się to, co zrobił Hutchins z tym eksperymentem myślowym na użytek właśnie, na użytek przybliżania ludziom idei poznania rozproszonego, czy też badań nad poznaniem rozproszonym. Natomiast no, kiedy zaczniemy dyskutować, do jakiego stopnia ci chuligani spoza filozofii, z kognitywistyki na przykład mogą sobie naciągać znaczenia pojęć, które jednak dosyć precyzyjnie funkcjonowały, no przynajmniej w filozofii umysłu, no to już miałbym pewnie jakieś wątpliwości, no ale to po prostu to, co można by zrobić, to zaproponować trochę inne pojęcia zapewne, niż powiedzmy wiedza, poznanie, albo to, że pokój coś rozumie, prawda, to nie brzmi to dobrze. Nie, ale to jest ciekawe, nawet tak od strony takiej dialektyki, nie wiem, dyskusji filozoficznej, że Sell proponuje myślowy eksperyment, nagle pojawia się jakby kontr myślowy eksperyment albo jakieś
takie, nie wiem, przekręcanie parametrów eksperymentu, żeby uzyskać trochę inny wynik, więc jakby ciekawe są też te eksperymenty, są tak podatne na trochę na nasze tutaj manipulacje. Ale to ja pamiętam, że akurat w tym wypadku, przy rozmowie o tym, co zrobił Hutchins z chińskim pokojem, się powiedzieć, z pokojem Serla, no wychodzi na jedno. Ja tu rozmawiałem z profesorem Marcinem Biłkowskim, on to się nawet dziwił, że badacze czy teoretycy sztucznej inteligencji tego sami wcześniej nie podchwycili. To znaczy tego, żeby jednak użyć tego eksperymentu chiński pokój Serla o rebur. To znaczy pokazać, że okej, no właśnie to jest po naszej myśli. To pokazuje, że ten człowiek wewnątrz tam nie musi rozumieć, że nie musi zachodzić rozumienie w takim sensie, w jakim no my mówimy o tym, że rozumie człowiek. Czy istota myśląca, no, czyli człowiek. No. No myślę, że to ma to kilka swoich takich jeszcze ścieżek do rozwinięcia. Być może kiedyś jacyś filozofowie i kognitywiści polscy czy nie spotkają się jeszcze do tego tematu, wrócą. Ja, to jest ciekawe, okay, bo z jednej strony właśnie mamy myślowe eksperymenty i czasami możemy je pozmieniać. Ale jeżeli trzymamy się tej analogii z eksperymentami rzeczywistymi, to pojawia się trochę takie pytanie, czy można eksperyment myślowy na przykład sfałszować? Albo czy można się, no właśnie, czy może się nawet nie udać? Jest taki żart, który kiedyś krążył w literaturze filozoficznej, że to był taki żartobliwy news, że grupa badaczy wykazała, że Saul Kripke sfałszował wyniki swojego eksperymentu myślowego i w atmosferze skandalu musiał odejść z uczelni. No i tak, niektórzy mówią, że czemu nas to śmieszy, nie? Bo gdyby okazało się, gdyby podobny news dotyczył jakiegoś fizyka, że to on sfałszował swoje eksperymenty fizyczne, no to byśmy mówili, że nie, no to jest skandal, nie? Że fizyk sfałszował skandal. Ale że filozof sfałszował eksperymenty myślowe, nas to jakoś śmieszy, że to jest co, że nie da się tego zrobić? To może śmieszyć z dwóch powodów. Znaczy jeden powód to jest ten, który powinien być wymieniony jako drugi, ale powiedzmy, że ekonomicznie do tego podejdę. Wyłożyliśmy tak ogromne pieniądze na tę naukę, a tutaj oproszę. To są większe koszty. Do czego doszło w laboratorium. Natomiast czy myśmy wyłożyli jakieś pieniądze na tego filozofa? No jakieś tam tak, no zapewne otrzymywał pensję, przez całe życie gdzieś mieszka i tak dalej, ale to jakby to aż tak nie boli. Natomiast to, co miałem wymienić jako pierwsze, wolałem to cofnąć, no to nie świadczy o, no powiedzmy, o renomie filozofii, to może za dużo powiedziane. No, jak przychodzi co do czego, to tak statystycznie to mówię, cenimy raczej bardziej tych, którzy przeprowadzają prawdziwe badania, niż filozofów, którzy no pomylili się, puścili nas z maliny, mówiąc kolokwialnie, ci filozofowie, no ale jednak jeżeli ktoś ma ratować nasz świat przed zagładą, przed globalnym ociepleniem, przed wielką kometą, przed czymś tam jeszcze, no to naukowcy, przecież nie filozofowie. No więc stąd może jest większa pretensja, tak by mi się wydawało. Ale nie odpowiedziałem panu na pytanie, tylko poszedłem ścieżką poczną. Już wracam. Mianowicie, czy eksperyment myślowy... Mógłby się jakoś nie udać na przykład. Mógłby się nie udać. Znaczy, to co może i topornie zdaniem niektórych, ale w słuszną stronę próbował zrobić, czy zrobił Hutchins z eksperymentem Serla, chiński pokój, to jest właśnie to. To znaczy pokazał, że nieprawda, że tu mamy do czynienia z niezrozumieniem, tylko trzeba inaczej do tego podejść. Okay. To jest jeden przykład. No właściwie, jeżeli traktować eksperymenty myślowe jako takie syntezy czy też wizytówki pewnych nurtów badawczych czy filozoficznych, no to zawsze będzie tak, że dany eksperyment myślowy jednych przekonuje, innych nie. Nie wiem, czy jest taki eksperyment myślowy, który, chociaż nie będę mówił, że ja takiego sobie nie przypominam, który byłby zupełnie niekontrowersyjny. Nie chodzi mi o to, że ktoś powie, że tu zachodzi jakiś błąd logiczny, albo że jakiegoś warunku tutaj nie uwzględniono. Ja pamiętam, jeszcze jako student strasznie się denerwowałem, zrzymałem na te eksperymenty myślowe etyczne, typu ten wagonikowy, no bo no czegoś mi tam brakowało jednak, tylko nie wiedziałem czego. No więc w tym wypadku, no powiedzmy, że jeżeli będziemy startować z
opozycyjnej strony, a więc powiedzmy jako filozofowie analityczni, próbować krytykować eksperyment myślowy, no powiedzmy robiony w gdzieś tam w fenomenologii. Mhm. W tej chwili nie przypomniałem sobie żadnego, ale myślę, że są. Czy też jakiś taki typowy kognitywistyczny w miarę toporny, to pewnie może nam się to udać, bo coś tam wykażemy, ale to powiedzmy, że jest jeszcze inna, czy są też inne opcje i o tym też jest, pamiętam, w numerze filozofów, mianowicie, że przede wszystkim eksperymenty myślowe mogą być no, przez kogoś nie tyle źle przeprowadzone, ile źle sformułowane, to znaczy niedokładnie, niedbale. Może to być kwestia poprawienia, ale może to być też kwestia tego, że kiedy je poprawimy, doprecyzujemy, to okaże się, że tam jest jakiś błąd logiczny. Okay. No ale też eksperymenty myślowe mogą działać na zasadzie mylnych tropów. To jest tak nazywane czerwonymi śledziami, prawda? No, to rzecz na tym polega, że jeżeli ktoś jest, no, w przypadku akurat eksperymentów myślowych laikiem czy półlaikiem w danej dziedzinie czy w danym nurcie filozoficznym i ten eksperyment myślowy mu się tak sprzeda, no powiedzmy na poziomie no popularno-naukowym, ale nie będzie posiadał no pewnej wiedzy, nawet elementarnej wiedzy z zakresu filozofii umysłu chociażby, bo ona jest potrzebna, żeby pewne eksperymenty myślowe myślę rozumieć, no to może mu się ten eksperyment myślowy, tak powiem profialnie, pomyśleć źle. To będzie po prostu błędny trop. To jest troszeczkę tak jak z wizualizacjami, które nam mogą pomagać, ale mogą też nas zwodzić na manowce. No więc jeszcze jest ta ewentualność. No a poza tym jeszcze no to co się z eksperymentami myślowymi może zadziać, to jest to, że no padają ofiarą, no powiedzmy ofiarą, może by nawet tak tego nie wartościował, z eksperymentów myślowych wyciąga się pewne elementy i tworzy się pewne inne konstrukty, pewne no inne, ja to nazywam akurat artefaktami poznawczymi w szerszym sensie tego słowa. Artefakt poznawczy, tak mówiąc w skrócie, to jest no pewien taki twór, pewne urządzenie, można powiedzieć, nieważne czy fizyczne, czy teoretyczne, czy hybrydowe, które no pomaga nam rozwiązywać szeroko rozumiany problem poznawczy, zarówno naukowcom, filozofom, jak i ludziom w życiu codziennym, więc no, teorie są takimi artefaktami poznawczymi, narzędzia badawcze typu mikroskop, przepraszam, czy też oprogramowanie komputerowe też są nimi. Eksperyment myślowy też może do tego służyć. No znowu zrobię tę wycieczkę do Hutchinsa, bo to jest akurat ten eksperyment, który już mamy tu przedstawiony, mianowicie, że coś takiego zrobił Hutchins, czyli wziął elementy jednego eksperymentu i stworzył drugi. To samo ma miejsce, jak może Państwo wiecie, może nie, w eksperymentach empirycznych. To znaczy w momencie, kiedy minął jakiś czas, bądź mamy podejrzenia, że dany eksperyment nie został poprawnie przeprowadzony, no to go replikujemy. No ale może się też zdarzyć tak, że chcemy za pomocą no, pewnych mechanizmów i procedur wykorzystanych w danym eksperymencie empirycznym odpowiedzieć na pewne inne pytania badawcze, no to wtedy no, stworzymy jakiś twór inny. Więc no, myślę, że Hutchins słusznie kombinował, użył tych szkieletów i przebiegów z maszyny Serla do własnej maszyny. Nie, to z tego, co Pan mówi, to wydaje mi się, że są takie trzy punkty, w których się może nie udać. Że jak ktoś mówi, na przykład wyobraź sobie, i tu jest scenariusz, no to może być taka reakcja, że nie, to jest niewyobrażalne, nie? Bo może by było, można było powiedzieć komuś, wyobraź sobie filozoficzne zombie, nie? Kopię, moją kopię, która nie posiada świadomości. Mi zaczyna, nie wiem, śnieżyć ekran, jak telewizor, który nie ma anteny, nie? W sensie, że czasami może być tak, że po prostu jest to niewyobrażalne. Nie? Myślę, że to byłby taki jeden, taki, że po prostu nawet nie może wystartować, jeżeli sobie nie możemy czegoś wyobrazić. A potem może być tak, że no okej, mogę sobie wyobrazić chiński pokój Serla, ale być może ten eksperyment by trochę miał inny przebieg, nie? Inny przebieg niż, więc po prostu Serl nie przewidział wszystkich możliwości, które tam mogły zajść, nie? Więc być może to byłby jeszcze taki jeden moment. No i trzeci, że być może nawet jeżeli to jest wyobrażalne,
Nawet jeżeli przechodzi zgodnie z zamierzaniem, powiedzmy, eksperymentatora, to być może wcale nie obala tezy albo nie potwierdza tezy, może w ogóle to jest nie na temat, może w żaden lekko sposób. Obok, tak. Więc myślę, że takie są. No to właściwie wciąż dotykamy, przynajmniej to robię od początku, też kwestii pojęć języka, filozofii języka nauki, no chociażby tego, że posługują się badacze poznania szerokiego i wąskiego, słowem wiedza, poznanie, no mówiąc o słowie umysł, który zdaniem niektórych mieści się w granicach czaszki, inaczej być nie może. No to jest też to, że często no jest to, no powiedzmy, spór natury czysto pojęciowej, no ale to myślę, że nie wystarczy to po prostu powiedzieć, opisać w jakimś artykule naukowym, no trzeba by jeszcze zatrzymać całą rozpętaną dyskusję filozofii i nauce i no właściwie taką debatę, no gdzie akurat no, pasuje mi taka maksyma, no pies szczeka, karwana idzie dalej. To znaczy, co z tego, że na przykład Fred Adams, czy Kenneth Aizawa, czy Robert Rupert piszą enty artykuł pod tytułem dlaczego umysł, czy też tak, umysł właściwie, bo o mózgu często oni nie piszą, o sufrezowaniu analitycznym, dlaczego umysł jest ciągle w głowie. Powtarzają swoje argumenty przeciwko temu, przeciwko właściwie używaniu, nadużywaniu pojęć związanych z poznaniem, z umysłem przez filozofów kognitywistyki czy filozofów umysłu współpracujących z kognitywistyką. No i wydawało mi się, że skoro filozof wykazał coś, to dlaczego tamci dalej piszą swoje artykuły, przeprowadzają swoje eksperymenty myślowe i empiryczne, skoro wykazano im, że nie mają racji. No tak się jednak nie dzieje. No tu właśnie no, dotykamy tego, co ja tam wcześniej zasygnalizowałem, mianowicie tego rozróżnienia na kontekst odkrycia i kontekst uzasadnienia. To rozróżnienie jest, ci, którzy w filozofii trochę siedzą, no to mogą powiedzieć, że ono już jest niemodne, nieaktualne, mało kto nim się posługuje. Ono troszeczkę wraca właśnie w kognitywistyce. A to właśnie z tego powodu wraca, że w momencie, kiedy zaczynamy znowu przymierzać pojęcia, które mamy, język filozoficzny i naukowy, który mamy do no, pewnych nowych sugestii czy zapytań badawczych dotyczących na przykład tego, czy elementy naszego otoczenia mogą być czynnikami konstytutywnymi, takimi współtworzącymi nasze procesy poznawcze, a nawet nasz umysł, no to w tym momencie no, styka się jednak ten kontekst odkrycia i kontekst uzasadniania. Jestem też ciekawy, bo pan też uczy logiki, prawda? Oj nie, to mi się zdarzyło, ale jest naprawdę w zakładzie logiki kognitywistyki, ale uczę tylko metodologii kognitywistyki, semiotyki, owszem, logika to tak tylko. Okay, ale to dlaczego zmierzam? Bo myślę, że tutaj się jednak spotkamy po drodze. Bo jest taki szef jest logikiem. Okay. Jest taki zarzut eksperymentów myślowych, że one są po prostu bardzo fantastyczne. Nie? Znaczy nie fantastyczne, że wow, tylko fantastyczne, tak, że takie oderwane od tak zawierają zupełnie odlotowe scenariusze, nie? Że być może zamiast spekulować o jakichś ziemiach bliźniaczych, jakichś zombich, jakichś dziwnych pokojach chińskich, nie? Czy jakichś w ogóle wagonikach rozpędzonych. Jak się czuje nietoperz. Tak, no właśnie, tego typu rzeczy. Że to są rzeczy, które powinny być, nie wiem, gdzieś w science fiction może. Że może zamiast tego typu opowieści powinniśmy zająć się robieniem dobrych argumentów, nie? Gdzie są precyzyjnie zdefiniowane wszystkie pojęcia. Na kontekstu uzasadniania. Tak, na przykład. Tym bardziej, że nawet jak ten przykład z chińskim pokojem, że te eksperymenty myślowe są na wiele interpretacji podatne, nie? Że w sumie to jest takie trochę, że to może tak nawet rozmywa pojęcia, szkodzi może filozofii. Nie wiem, czy jakby pan nawet tutaj wybronił eksperymenty myślowe właśnie przed tym zarzutem, że być może one właśnie, czy właśnie szkodzą, czy nie szkodzą. Rozmywają pojęcia, czy... Znowu wybronię jako jednak filozof nauki i to kognitywistyki. I to jeszcze tej poznania szerokiego. Z tego powodu o tym przypominam, no bo nie mnie jest orzekać ostatecznie, czy one szkodzą filozofii, prawda? Okay. A może psują reputację przynajmniej, że filozofowie nagle po prostu się bujają w obłokach, zamiast zajmować się tutaj... twardą robotą. Filozofom nauki oraz filozofom działającym w nauce. No, to,
takim jak filozofom języka czy filozofom umysłu, myślę, na pewno nie szkodzą. Tu nawiążę do tego, co już wspomniałem, że jednak traktowałbym może trochę luźno i demontażowo, ale jednak eksperymenty myślowe jako artefakty poznawcze, to znaczy funkcjonalnie do tych tworów podchodząc, one mogą się nam do czegoś przydać, chociażby jako pewne przerzutnie, platformy, katapulty, dźwignie, podpórki czasami. Dosłownie tak. To jest to, co wspominana już Nancy Nesesian pokazuje w swoich analizach laboratoriów naukowych, które ta pani też traktuje jako rozproszone systemy poznawcze, pokazując tam, w jaki sposób w tychże laboratoriach, takich szerokich strukturach poznawczych dochodzi do uzyskiwania nowej wiedzy. No to zdecydowanie z tej perspektywy eksperymenty myślowe, jeżeli nie traktować ich jako takich no właśnie metod, które, o których chcielibyśmy powiedzieć, że albo one posłużą stworzeniu, czy też pozyskaniu nowej wiedzy, nowych ustaleń, albo nie. Natomiast ja chcę powiedzieć, że jeżeli filozofowie współpracują z naukowcami, no mogą współpracować z metapoziomu, mogą pracować w laboratorium, bo to się zdarza, i między innymi będą w toku tej współpracy wykorzystywane eksperymenty myślowe, no to wszystko jest na miejscu. Trudno tu mówić na pewno o fantazjowaniu, no zwłaszcza, że dobrze wiemy, że raczej się czujemy jako czytelnicy, czy tam odbiorcy science fiction, literatury, filmów, gier, tak usatysfakcjonowani, pogłaskani, kiedy coś, co było do niedawna futurystyczne, nagle okazuje się jakoś tam wykonalne w laboratorium albo no wręcz do pomyślenia, ale to w sensie, że kiedy uzbieramy już odpowiednią ilość pieniędzy, to na pewno będziemy w stanie to zrobić. Więc tak do tego podchodzę. No tyle tylko, że ja tu traktuję eksperyment myślowy jako powiedzmy część wyposażenia skrzynki narzędziowej. Natomiast gdyby chcieć spojrzeć tutaj z perspektywy bardziej ambitnego, samodzielnego filozofa, no nie to orzekać. No wydaje mi się, że te eksperymenty, które te najbardziej znane, no przez sam fakt zapłodnienia naszej wyobraźni naukowej, zainspirowania, nawet sprowokowania do jakichś tam kłótni, takich ładnych kłótni oczywiście filozoficznych, które się toczą tam czasami przez dziesięciolecia, to już jest no to, ale to no, mówię to ze swojej perspektywy. Okay. Pan powiedział teraz, że nie wiem, czy by się pan ze mną zgodził, że czy powiedział pan, że robimy eksperymenty myślowe na przykład zamiast eksperymentów rzeczywistych i tutaj na przykład z powodów etycznych lub finansowych, technologicznych. Etyczny, o tym zapomniałem, tak. Także, że na przykład, że no, tutaj testujemy intuicje moralne, eksperymentując myślowo z tym wagonikiem rozpędzonym, no bo nie chcemy na ludziach eksperymentować, nie? Ale w wyobraźni możemy to przeprowadzić. No być może eksperyment myślowy Serla byłby zbyt czasochłonny, nie? To lepiej to zrobić w wyobraźni. Ale jestem ciekawy, czy tak powiedziałby pan, że z zasady eksperymenty myślowe powinny być możliwe do, nie wiem, reprodukcji rzeczywistości, czy jednak dopuszcza pan, że są takie eksperymenty myślowe, których jakby nigdy nie da się jakby... No są eksperymenty myślowe, których główną wartością jest to, że są kontrfaktyczne, tak to się mówi. No tak. To znaczy to, że one są nie do przeprowadzenia i tylko możemy... No też pytanie oczywiście tu się rodzi, w takim razie czemu one mają służyć, skoro nikt tego nigdy nie sprawdzi, raczej empirycznie, no prawda? Tak. No właśnie to mnie ciekawi. No szczerze, to a propos tych eksperymentów myślowych opartych na takiej wartości jak kontrfaktyczność, to chciałem zdążyć panu zadać tak ofowo pytanie na ten temat, zwłaszcza, że jest w tym numerze Filozofuj artykuł na ten temat pani Moniki. Tak. To wiem, że ona tego tematu też dotyka. Ja z tego powodu tak się trochę zaszczegłem i przerzuciłem część ciężaru odpowiedzi na pana i na autorkę, bo akurat te eksperymenty myślowe, do których faktycznie się odwołuję, no przynajmniej do jakichś tam wariacji,
to jakoś tam są, znaczy są do zrealizowania, no może poza tym nieszczęsnym nietoperzem, którego perspektywy nigdy nie poznamy, chociaż no właśnie są pewne tutaj możliwości wariacji przynajmniej tego eksperymentu, żeby jednak próbować odpowiedzieć na to pytanie. Twierdzą to, że tak, no, ale co do eksperymentów, co do których no, przyczyn oczywistych, logicznych, można powiedzieć, nigdy nie będziemy w stanie ich replikować. Jako artefakty funkcjonalne, jeżeli nam dostarczają czy to inspiracji, czy wzmacniają daną teorię filozoficzną, no to już robią swoje. Natomiast myślę, że jeszcze moglibyśmy tutaj dodać taką sprawę, mianowicie kto pyta. Czy pyta słuchacz, słuchaczka, no właściwie tak ktoś, kto jest naturalistycznie osadzony w interesach nauki, tylko to go interesuje i właściwie o tyle filozof ma coś ciekawego do zaoferowania, o ile to jest też ciekawe naukowo, a przynajmniej jakoś taką naszą potoczną wiedzę o rzeczywistości poszerzy czy zmodyfikuje. Jeżeli pyta filozof, który jest przyzwyczajony do generowania dóbr intelektualnych, które nie mają się przydać, no to też inaczej na to spojrzy. Także ta perspektywa z naszego słuchacza, słuchaczki, myślę, odgrywa tu też jakąś rolę, kiedy mamy coś bronić albo krytykować. Jeszcze pana zapytam tak ogólnie o rolę wyobraźni w nauce. Jak pan to widzi? No bo eksperymenty myślowe no, w punkcie wyjścia przyjmują, że jednak jakoś się rozgrywają w wyobraźni. Nie, ale jak w kognitywistyce traktuje się właśnie wyobraźnię? Czy wyobraźnia zwłaszcza w kognitywistyce poznania szerokiego, bo to jest naprawdę perspektywa taka, gdzie wyobraźnia mi się broni jako działanie w świecie, a nie działanie tylko i wyłącznie w głowie. I znowu chyba po raz czwarty czy piąty odwołam się, ale akurat ta pani się to pojawiła i dobrze. Mianowicie tak jak Nancy Nessesian broni eksperymentów myślowych jako symulacji umysłowych pewnych działań, które czy to moglibyśmy wykonać, czy już częściowo wykonywaliśmy gdzieś tam w rzeczywistości i mamy czy to pamięć o nich, czy jesteśmy biegli w tego typu umiejętnościach, to z wyobraźnią w kognitywistyce, ale tej kognitywistyce ucieleśnionej, usytuowanej jest podobnie. To znaczy ona jest ważną kompetencją, ale o tyle ważniejszą, o tyle przydatniejszą naukowo, o ile koresponduje z naszymi doświadczeniami. Jeżeli weźmiemy takie, właściwie funkcjonujące jako maksyma i pewne przerysowanie hasło znane z kognitywistyki ucieleśnionej, a wcześniej znane z nauk społecznych, mianowicie myślenie za pomocą rąk, oczu i rzeczy. No więc to myślenie za pomocą rąk, a więc przez manipulowanie elementami naszego otoczenia, czy to aktualne, czy to pamięciowe, przez to, że kiedy próbujemy coś robić, kontrolować, wręcz sobie wizualizować, no to używamy no przeważnie my jako ten gatunek na tej planecie naszego aparatu wzrokowego, no plus to, że no kiedy już manipulujemy, to manipulujemy artefaktami fizycznymi, jeżeli ma to miejsce akurat poza naszym umysłem, ewentualnie artefaktami, czy też przedmiotami, obiektami wygenerowanymi w rzeczywistości wirtualnej, które oglądamy na interfejsach. Czy tam się kończy wyobraźnia, a zaczyna się już tylko manipulacja tak zwanym otoczeniem? Uważam, że to są naczynia połączone, to znaczy jedno dla drugiego jest odżywko. Więc w nauce wyobraźnia jako wyobraźnia badawcza jest o tyle istotna, o ile jest w stanie uniezależniając nas od aktualnie wykonywanych czynności i aktualnej sytuacji, w jakiej się znajdujemy, uzdatnia nas do odwołania się do naszych doświadczeń, kompetencji, czy też do kompetencji innych badaczy, tego jak to oni manipulowali przedmiotami w laboratorium. No więc uczyniłem znowu z tej wyobraźni tutaj takie naturalistyczne narzędzie, za co bardzo przepraszam, ale mocno wierzę w to, że wyobraźnia rozumiana w sposób ucieleśniony i usytuowany w świecie
może okazać się równie przydatna filozofom, którzy wcale nie chcą służyć nauce. Jak to brzydko powiedział Gary Mercus, filozofia nie musi być cheerleaderką nauki. On tak powiedział o Danielu Dennecie. Jest taka formuła, którą się przypisuje, czy aforyzm przypisuje się Einsteinowi, który miał powiedzieć, że logika zaprowadzi cię od punktu A do B, a wyobraźnia zaprowadzi cię wszędzie. Niektórzy to tak interpretują, że no być może to wszędzie, do którego nas zaprowadzi wyobraźnia, są jakieś po prostu intelektualne manowce, nie? Bo po prostu czcze fantazjowanie. Natomiast może powinniśmy się trzymać tylko logiki, która jednak trzyma w ryzach tutaj to nasze myślenie. A inni mówią, że a może właśnie chodziło mu o to, że wyobraźnia wskazuje jakieś nietrywialne możliwości, nie? Że jakoś tak jest takim paliwem naszej kreatywności, żeby myśleć jakby to jest poza pudełka, jak to się mówi, tak? Nie wiem, czy... To Bruno Latour, akurat badacz społeczny, ale też filozof, dla mnie to jest filozof i ma takie prace, powiedział, no teraz nie zacytuję go dokładnie, ale parafrazując, że akurat laboratoria badawcze, ale mówimy teraz o miejscach wykonywania eksperymentów empirycznych, ale to nie odbiegnę, myślę, daleko od tematu. To są miejsca generowania korzystnych czy też interesujących badawczo zbiegów okoliczności. Wydaje mi się, że jeżeli pójść tym torem, że wyobraźnia może zaprowadzić na manowce, że dzięki wyobraźni możemy zabłądzić, to jeżeli będzie to nawet ślepa uliczka, ale taka, w której jeszcze nie byliśmy, to już jest to zysk poznawczy. Natomiast gdyby z drugiej strony określić możliwości wyobraźni, no tak bardzo, no powiedzmy, ściągając ją na ziemię, to znaczy, że nie jesteśmy sobie w stanie wyobrazić niczego, gdzie już wcześniej nie byliśmy, czego wcześniej nie widzieliśmy i tak dalej, to oczywiście pije do niektórych empirystów brytyjskich, to też dobrze, bo to by z kolei świadczyło na rzecz perspektywy filozofii poznania rozproszonego, to znaczy, że jeżeli w wyobraźni nie jesteśmy w stanie zboczyć w jakieś zaułki, których nie ma, tylko jesteśmy w stanie konstruować wariacje tego, czego doświadczyliśmy, no to znaczy, że no na tym poziomie takim bardzo podstawowym oczywiście, bo to jeszcze nie znaczy, że będziemy poruszać się, zwłaszcza snując wnioski prawidłowe, ale że to też tego typu ograniczenie wyobraźni jest pozytywne. Nie, to ja się z tym zgadzam. A więc czy manowce, czy uziemienie wyobraźni, to wszystko może być jak najbardziej wykorzystane. Znowu się ugryzę w język, nie powiem w służbie nauce, nie, w służbie filozofii, proszę Państwa. Jestem ciekawy, teraz mamy czas też na pytania od widzów. Nie wiem, czy pojawiły się jakieś pytania. Wbrew sesji, wbrew zbliżającym się egzaminom, prawda, jeżeli to są studenci? Jeżeli są jakieś. Jestem też ciekawy, jakie jest Pana zdanie na temat w ogóle science fiction i literatury science fiction, czy filmów, nie? Czy to może służyć jako eksperyment myślowy, czy literatura, czy filozof tam ma tam czego szukać? Czy może to tylko są właśnie te ilustracje, o których Pan mówił wcześniej? Bo my eksperymenty myślowe, nie wiem, czy się Pan zgodzi, zwykliśmy kojarzyć z takimi krótkimi, efektownymi historyjkami, gdzie jest jakaś puenta. No w przypadku chociażby gier komputerowych, czy też nawet filmów fabularnych, no właściwie to jest też coś, co mi chodzi po głowie, no powiedzmy, bylibyśmy w stanie wykroić tam taki eksperyment myślowy, ale to już taka czynność jest potrzebna. Tu wspomniałem o filmach fabularnych, bo przypomniałem sobie o filmie Kieszonkowiec Roberta Bressona. To stary film z lat 50., gdzie możemy zobaczyć, jak tytułowy kieszonkowiec manipuluje elementami otoczenia i przy okazji ludzką uwagą. No więc ja z tego próbuję wykroić ostatnimi czasy na użytek swoich studentów eksperyment myślowy i to, jeżeli o coś takiego by chodziło, żeby znaleźć tam tego typu historyjki, czy też tego typu sytuacje, no bo to może być, prawda, jakaś historia, a może być po prostu stan rzeczy. A Pan właśnie na początku wspomniał o tym Pan eksperymencie myślowym, jak to jest być kieszonkowcem i
W sumie nie powiedział, o co w tym chodzi, więc jeszcze mamy trochę czasu, to może... Bo ja się z tego troszeczkę wymknąłem, dlatego że zasygnalizowałem, że to jest, no, to jest w stanie, no powiem, jak to się mówi... Tworzy się dopiero, tak? Instatus ascendi, albo tak jak czasami widzimy gdzieś w jakimś budynku czy na drodze, no i tam informacje roboty drogowej i tak dalej. No. Czyli jeszcze ciągle stoi to całe. To akurat w tym mnie zainspirował paradoksalnie Richard Dawkins, bo on się przyjrzał eksperymentowi myślowemu, czy też tej maksymie, tytułowi właściwie tekstu Nagela, jak to jest być kieszonkowcem, i zasugerował, że wbrew temu, co sugeruje autor, to nie jest takie znowu nie do pomyślenia, bo no i właśnie, Dawkins wyszedł od tego, bo później tam jego i moje drogi się rozchodzą w dalszym rozmowaniu, ale jego punkt wyjścia z moich wspólnych, mianowicie, że jeżeli jakieś dwie różne istoty, dwa różne zwierzaczki żyją w zbliżonym czy w tym samym ekosystemie, także ekosystemie poznawczym, bo każdy ekosystem w sensie niszy ekologicznej, czy nisz ekologicznych w nim usytuowanych jest też w jakimś wymiarze systemem poznawczym. Jakby im bardziej będziemy podobną strukturę otoczenia podzielać, korzystać powiedzmy z podobnych elementów, nie musi to być żywność, nie musi to być sposób mieszkania, no i jedne zwierzaczki mogą żyć na drzewie, inne w norkach, natomiast im bardziej te obiekty i te procesy, nie wiem, temperatury, czy wreszcie stany zmiany pogody, które oczywiście też są procesami, będą te stworzenia podzielać, no tym większe jest prawdopodobieństwo, że te ich perspektywy subiektywne, niepodzielalne, jak chciał Nagel, no będą miały jednak jakieś punkty styczne. I przechodząc do tego kieszonkowca, no ta moja sugestia jest taka, że jak to jest być kieszonkowcem, w sensie jak to jest tak manipulować ludzką uwagą, tak umiejętnie manipulować pewnymi przedmiotami i przy okazji sytuacjami, światłocieniem w otoczeniu, wreszcie tłumem, wreszcie własną mimiką czy jakimś tam zachowaniem społecznym, żeby było to dla reszty otoczenia to jakoś niepodzielne. No i właśnie sęk w tym, że ta moja budowa tego eksperymentu myślowego głównie służy wykazaniu zasadności posługiwania się terminem affordancje, drodzy Państwo. To jest kolejny obcy termin z badań nad poznaniem szerokim, które trzeba by wprowadzić. To pokrótce powiem, że to są takie relacyjne, ale obiektywnie istniejące, rzekomo istniejące zdaniem psychologów ekologicznych właściwości otoczenia, które nie służą naszym, powiedzmy, zadaniom poznawczym, tylko służą działaniu. To znaczy to, że jesteśmy w stanie, obserwując jakiś przedmiot zbliżony do krzesła, czy zbliżony do noża, który możemy coś otworzyć albo coś rozkroić, jakoś niedeliberatywnie być skłonieni, zachęceni do wykorzystania tego. Okay, czyli affordancja to byłoby coś takiego, co jakby przedmioty nam oferują, że możemy z nimi zrobić? Tak? Profesor Andrzej Klawiter z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, jako jeden z nielicznych, posługuje się w Polsce tłumaczeniem słowa affordance na słowo oferta, bo jemu się ten potworek językowy affordancja nie podoba. No byłbym za, gdyby nie to, że już jednak no nie zawsze vox populi, vox dei, no ale w tym wypadku jednak ta społeczność naukowa i filozoficzna w Polsce no jednak rzuciła się na użytkowanie pojęcia affordancja. No jest to potworek językowy, ale kiedy na przykład mamy mówić na przykład o affordancjach cielesnych, no to powiedzieć oferta cielesna to brzmi co najmniej dwuznacznie. No z tego powodu. Ale tak, to słowo oferta tak naprawdę tu mocno oddaje to, o co chodzi. No więc to, co podziela bez wątpienia z innymi ludźmi kieszonkowiec, to są te tak zwane oferty, czyli affordancje. One są różne, ale powiedzmy, że kiedy nauczylibyśmy się manipulować... Też tak jest trochę moralnie szare, że... Oczywiście przykład kieszonkowca jest moralnie... Tak, ale że w tym sensie tej prezentacji dla kieszonkowca w świecie jest pewien ofert, w sensie na przykład portfele różnych innych osób. Tak, ale to znaczy dla nas też tyle, tylko że no, dla nas portfel, odzież,
siedzenia w metrze oferują troszkę coś innego albo nawet troszkę mniej niż kieszonkowcowi. No tyle tylko, że powiedzmy, że gdybyśmy, no może nie eksperymentując jako kieszonkowiec, ale jako powiedzmy magik, a więc no to każdy może się w warunkach domowych pobawić, nabyli pewnych takich umiejętności związanych z zarządzaniem uwagą, czyli no są takie różnego rodzaju zjawiska poznawcze typu ślepota uwagowa, ślepota na zmianę i tak dalej. No plus to, w jaki sposób możemy poza naszą uwagą przemieszczać przedmioty. No gdybyśmy się trochę tego nauczyli, a to jesteśmy w stanie jakoś tam domowo do pewnego stopnia zrobić, no to jakoś tam, no może nie perspektywę kieszonkowca taką egzystencjalną, bo na pewno nie. Na pewno nie qualia kieszonkowca, jeżeli by o nich mówić, ale jakoś to, co istotne w poznawczym rzemiośle kieszonkowca, że tak to dumnie określę, Okay. Bylibyśmy w stanie rozpoznać. Obejrzenie filmu Bressona z tym moim komentarzem bardzo tutaj polecam, bo na to moi studenci są wskazywani. Klasyka kina, więc też swoją drogą warto obejrzeć, tak? Bo to jest... Tak. Dostaliśmy dwa pytania, więc jeszcze... A jednak. Tak, więc są trudne, od razu mówię, więc ostrzegam. Zdążę. Pierwsze jest takie, w jaki sposób przydaje się nam symulowanie przejeżdżania ludzi wagonikiem? Ale tu jest nacisk, rozumiem, na to przejeżdżanie. No chyba tak, że być może z tego też płyną jakieś takie doświadczenia. Bo ja od razu sobie to pytanie tak zabarwiłem emocjonalnie, tak jak ja bym je wypowiedział, że to tak zapytuję trochę ironicznie, będąc oburzonym. Może nie oburzonym, to może za mocne słowo, ale że no te pewne eksperymenty myślowe trochę tam, jak to się mówi, jadą po emocjach ludzkich. Nie wiem, czy tu przypadkiem nie o to chodzi. No w każdym razie przejeżdżanie po ludziach. Myślę, że można by zmodyfikować ten eksperyment myślowy na takiej zasadzie, że zamiast żywych istot położymy tam, no powiedzmy, jakieś istotne dla ludzkości dobra. Nawet żywność w okresie głodu, nie wiem, ale to wtedy nie będzie miało takiej mocy po prostu etycznej. Raczej no, to przejdzie w inne takie regiony aksjologiczne, ale... Pytanie tak trochę rozumiem no właśnie, może by pan neutralnie i tak drastycznie, bo z jednej strony tak drastycznie, czy mamy jakiś zysk poznawczy, jak sobie wyobrażamy, że robimy coś okropnego, czy w ten sposób dowiadujemy się czegoś o sobie na przykład, czy możemy sobie wyobrazić, że popełniamy morderstwo i to w ten sposób nam coś, nie wiem, dowiadujemy się czegoś na temat nas samych. Troszeczkę ta symulacja bycia kieszonkowcem, prawda? Trochę też, no wyobraźmy sobie, no ale to powiedzmy, że ja nie zachęcam. Więc to był ten drastyczny przykład. Jestem ciekawy, czy w ten sposób można rzeczywiście samego siebie sprawdzać. A drugi to chyba, no tak mi się wydaje, że no, w tych eksperymentach z wagonikiem no, eksperymentujemy na wyobrażonych ludziach, po to, żeby nie eksperymentować na prawdziwych ludziach, nie? I w sensie testujemy. Znaczy, bo to jest ta, no jakby ta odpowiedź, która tak mam przynajmniej wrażenie, wisi nad tym eksperymentem, ale to no, czasami jednak można by dopytać o te emocje, no bo no, przypomnę sobie teraz a propos tego przejeżdżania. W jakimś kraju, w mieście konkretnym, czy może w kilku miastach, już pamiętam, są w celach spowolnienia jazdy kierowców umieszczone takie trójwymiarowe, nie wiem, malowidła, grafiki na jezdni przedstawiające ludzi po prostu. No, i to ma za zadanie, no, najpierw oczywiście pewnie lekko prowadzić w błąd, czy zdezorientować kierowcę i spowodować, że się trochę zastanowi nad tym, czy aby kogoś nie przejedzie, a potem już ten ktoś wiadomo, że będzie jechał wolniej, no ale to tak jest ten moment, kiedy no okej, no nauczymy się przejeżdżać po tych malowidłach, czy to no właściwie po ludziach, których cały czas tam widzimy łudząco podobnych, przynajmniej do pewnego momentu, czy to też mogłoby nie jakoś nie odbić się lekko na naszej psychice i naszym statusie moralnym, więc może podobnie być z nadmiernym eksperymentowaniem, powiedzmy, nie tylko w przypadku tego eksperymentu, ale też innych. No, to mi się przypomniała to chociażby ta tratwa czy łódka, gdzie mamy, no, będąc na skraju głodu, gdzieś na pełnym oceanie, do wyboru wyrzucić się,
albo wyrzucić, prawda, albo zjeść, bo to chyba są różne wersje, albo profesora uniwersytetu zasłużonego, albo jakiegoś lenia. No to oczywiście bardzo teraz uprosiłem, zmaltretowałem, właściwie połączyłem dwa te eksperymenty w jednym, ale no w każdym razie o to tam chodzi, że mamy tutaj do dyspozycji taką sytuację, że no, trzeba coś zjeść albo kogoś się pozbyć, żeby reszta osób w tej tonącej powoli łodzi ocalała. I co zrobimy? Czy pan trochę się obawia, że angażowanie się w takie drastyczne przypadki sprawi, że nasza tutaj wrażliwość może trochę osłabnie? To znaczy, to nie ja się obawiam, tylko myślę, że można się obawiać tego i taka racja stoi za autorem, autorką tego pytania. Znaczy ja się obawiam, wolę myśleć, że może po tych wszystkich tak horrorach, dzieje, które przeżyłem w swojej wyobraźni, nie teraz. No ale no powiedzmy, że też trudno powiedzieć, jak tak naprawdę, znaczy w tym sensie jak tak naprawdę, bo to są sytuacje i doświadczenia bardzo indywidualne, to znaczy wszelakie traumy z naszych przeżyć autentycznych, które potem jakoś rzutują albo nie na naszą perspektywę poznawczą i moralną. No więc to może na tej zasadzie. Okay. Drugie pytanie jest trochę bardziej techniczne. To dobrze. Czy są dobre i złe wyobrażenia, tak jak są poprawne lub niepoprawne zdania? Więc rozumiem, że tu jest jakaś taka sugestia, że być może też są wyobrażenia, mają trochę taki charakter to, co pewnie, propozycjonalny. Znowu zrobię to, co pewnie może być lekko denerwujące, ale znowu to jest mała reklama tego numeru filozofów, mianowicie tam są wypowiedzi doktora Piotra Kozaka z Uniwersytetu w Białymstoku. Nawet to jest chyba w ogóle pytanie Piotra Kozaka, więc pan teraz ogląda. Piotr tam siedzi. Pozdrawiam cię, Piotrek. Jeżeli tak, no to mógł pan jeszcze raz to pytanie... Czy są dobre i złe wyobrażenia, tak jak są dobre, poprawne lub niepoprawne zdania? Czy tam poprawne, może fałszywe lub prawdziwe? Bo to poprawność też tutaj... To, o czym wcześniej wspomniałem, to znaczy te mylne tropy, te czerwone śledzie, które dotyczą także wizualizacji w nauce, które wcale nie są takie, powiedzmy, bezkrytycznie wspaniałe i to hasło, że obraz jest wart więcej niż 1000 słów, nie zawsze działa. No to w tym sensie tak, to znaczy czego to może być skutkiem, że sobie no po prostu... wizualizując coś wyobraźni, trudno mi to tak wyrazić, żeby na przykład Piotrek ktoś, jako... Tak? Ktoś twierdzi, że potrafię sobie wyobrazić kwadratowe koło i teraz to właśnie robię, wyobrażam sobie kwadratowe koło. Czy pan powiedziałby, że... Powiem szczerze, zawsze sobie wyobrażam kwadratowe koło, kiedy słyszę to pojęcie i wiem, że to jest nieprawidłowe to, co sobie wyobrażam, bo to nie jest kwadratowe koło, ale mimo wszystko je widzę. Tak to wygląda. Jestem ciekawy, co pan widzi w takim razie. A pan czego nie widzi, kiedy to hasło pan słyszy? Ja myślę, ja czy koło i kwadrat się pojawia? Gdzieś nie. Tam tak jakaś poświata? Ja powiedział, że to jest raczej takie śnieżenie trochę. Śnieżenie, w porządku, ale to coś tam śnieży na okrągło, kwadratowo. Widzę coś, co jest w coś wpisane. Znaczy, co ciekawe, to koło się obraca. No okej, to jest sprawa indywidualna i pewnie nieistotna tutaj dla tego pytania i dla naszej perspektywy, ale jednak coś widać, znaczy, bo to nie jest tak, że myślę, że to nie jest tak, że niczego nie widzimy. No to nie tylko w przypadku, kiedy zakażemy komuś myśleć o różowym słoniu czy tam białym, nie wiem, który jest bardziej popularny, no to pierwsze, co nam się pojawi, to obraz tego słonia, o którym mam nie myśleć, ale podobnie jest w przypadku tych przedmiotów niemożliwych. No, coś nam, coś nieprawidłowego, nie odpowiadającego pojęciu, ale coś tam nam się pojawia. No, to w tym wypadku nie ma problemu w orzeczeniu, że tu się pojawia nam jakiś taki zepsuty obraz, jakiś taki artefakt w sensie badawczym, który należy odrzucić. No właśnie myślę, że w przypadku, kiedy te nieprawidłowości są bardziej subtelne, to znaczy wydaje nam się, że coś sobie wyobraziliśmy, czyli uwzględniliśmy wszystkie warunki danego eksperymentu myślowego chociażby, czy danej sytuacji badawczej, której jeszcze nie zaaranżowaliśmy w świecie rzeczywistym. I to już jest to, co... Że to już jest to, o co chodziło. No, tymczasem to uwzględnianie warunków
mogło nie zostać spełnione z tego powodu, że daliśmy się uwieść obrazowi. No, być może, no, porządku, no, potraktuję Edwina Hutchinsa jako pana do bicia, no bo to już jest jeden z bohaterów tej naszej rozmowy. To, co zrobił z eksperymentem myślowym Searla właśnie Hutchins, to być może było to, bo on tak naprawdę w książce, pisząc o tym, w książce Cognition in the Wild, nie zaznacza, że o teraz modyfikuje eksperyment myślowy Searla, on to wskazuje jako, no, jako właściwie no, oczywiście inne zastosowanie, ale zastosowanie na tak, że owszem, że pokój, którego komponentami są człowiek, słowniki, jakieś tam inne elementy, już spełnia warunek rozumienia. Natomiast to tak jak, jeżeli dobrze zorientowałem się co do intencji stojącej za tym pytaniem, no to no, odpowiedziałbym, że nie należy dać się zwieść właśnie wyobrażeniom. I zastanawiam się, jak na to by odpowiedziała chociażby Nessesian, bo ona przez nawet wizualizację też rozumie to, że one zawsze są jakoś połączone, czy są ekstrapolowaniem jakichś takich sytuacji nie tylko wizualnych, ale po prostu naszego multimodalnego, doświadczeniowego, sensomotorycznego, jak to się mówi w kognitywistyce, usytuowania w świecie, czyli one tam w świecie, w tych sytuacjach realnych są prawidłowe, w sytuacji, kiedy je przywołujemy w eksperymencie myślowym bezwiednie, bo to się dzieje niedeliberatywnie, to też nam wskakują, poniekąd jakoś je odczuwamy. Ale to być może byłby zarzut przeciwko koncepcji eksperymentów myślowych Nancy Nessesian, że to może nas zwieść, to znaczy ta taka rzekoma odczuwalność tego świata, którego aktualnie nie dotykamy. Ale jeżeli na przykład w tym podejściu, jeżeli naszej wyobraźni jest tylko to, co jakoś wcześniej tego doświadczyliśmy, tak? Bo rozumiem, że nasze wyobrażenia składają się jakby z fragmentów naszych tutaj rzeczy, które widzieliśmy czy czuliśmy. Tak? To jest taki empiryzm. To jest jedno, tylko że ja to troszeczkę dopełnię, bo też jedno to jest to, z czym mamy do czynienia. Jakieś obiekty, procesy, własności i tak dalej. Układy i tak dalej. Czy też pewne potencje czegoś, co mamy przeczucie, że się zadzieje, powiedzmy. A druga sprawa to jest to, że też w naszej wyobraźni wciąż działa ta cała nasza aparatura łącząca nas ze światem fizycznym, chociaż jej nie wykorzystujemy. To znaczy nasze umiejętności, na przykład nasze doświadczenie bycia kierowcą lub nie bycia kierowcą. To, że skakaliśmy z bungee, nie wiem, 5 razy w tygodniu, lub to, że takich doświadczeń unoszenia się czy spadania nie mamy. Mało tego, jesteśmy na przykład agorafobikiem, tak? Dobrze powiedziałem. Więc z jednej strony w trakcie wyobrażania sobie mamy to coś tam, co sobie wyobrażamy, ale z drugiej strony my jesteśmy umiejętnymi tego potencjalnymi manipulatorami. Nie wiem, czy to jasno powiedziałem, ale to jest też istotne. To znaczy ta strona druga, to znaczy strona obserwatora, który nie jest neutralny, jest kimś, kto coś w życiu przeżył, coś potrafi robić, czegoś nie potrafi robić, czegoś nigdy nie spróbował, też ma znaczenie i w tym wypadku no, może się wybronić lub nie ta koncepcja eksperymentu myślowego Nessesian. Też może na koniec trochę wrócę do kwestii tych fałszywych, czy niepoprawnych, czy złych wyobrażeń. Zastanawiam się, że okej, zostawmy kwadratowe koła, ale na przykład ktoś mógłby na przykład zaproponować wyobrażenie, nie wiem, na przykład fioletowej krowy. Nie wiem, weźmy fioletowa krowa. Wydaje się, że widziałem w życiu krowy, widziałem w życiu kolor fioletowy, nakładamy, więc mogę połączyć sobie fioletową krowę. I teraz jest takie pytanie. Chociaż tak szybko się wtrącę, czy przypadkiem w reklamie czekolady Milka nie pojawia się jednak? Tak. Teraz pytanie jest takie, czy to jest fioletowa krowa, w sensie, że jest pomalowana na fioletowo? Czy to jest jej taki pigment fioletowy? Nie? I na przykład, czy można sobie wyobrazić krowę, która ma fioletowy pigment, nie? Że to nie jest tak pomalowana krowa. I teraz, jak dokładnie należałoby sobie to wyobrazić? Nie? Bo ktoś mógł powiedzieć, że ty nie widzisz
fioletowej naturalnie krowy, tylko widzisz krowę pomalowaną fioletowo, czyli widzisz normalną krowę, tylko którą ktoś pomalował na fioletowo i nie widzisz tego, nie widzisz jej jako naturalnie fioletowej, musiałbyś sobie wyobrazić na przykład, nie wiem, strukturę fizyczną jej skóry i pigmentu i to, jak bardzo szczegółowo należałoby sobie wyobrazić coś, żeby powiedzieć, że to jest jakby wiarygodne wyobrażenie. Tylko, że pytanie, czy będziemy się teraz odwoływać jednak do takiej wyobraźni potocznej, gdzie nie ma tych aktów deliberatywnych, tej takiej dokładności przesuwania lupy i wziernika i tak dalej, czy jednak robimy to jako filozofowie tacy analityczni, powiedzmy sobie. Może przeformułuję pytanie, bo to trochę tak, czy jest możliwy zarzut, że pan mówi, że wyobrażam sobie X, a ja panu mówię, nie, panu tylko się wydaje, że pan sobie wyobraża X, tak naprawdę to jest Y jakieś inne. Czy w ogóle taki ruch jest możliwy tutaj w rozmowie? Czy można kwestionować czyjeś wyobrażenie jako... O coś takiego chyba mi chodziło, kiedy odwoływałem się do powiedzenia z pozycji potocznej, że tak, bez różnicy jestem sobie w stanie wyobrazić, a kiedy odpowiem, że nie jestem pewien, bo kiedy wezmę pod uwagę i zacznę to analizować, to się okaże, że krowy naturalnie fioletowej chyba nie jestem, albo nie jestem pewien, czy jestem sobie w stanie wyobrazić to na takiej zasadzie, by widział tę różnicę. W tej chwili to będzie chyba taki przykład mocniejszy może technicznie, ale też nie taki oczywisty co do Pegaza, no bo jesteśmy sobie w stanie wyobrazić niby latającego konia, ale kiedy zaczniemy zastanawiać się nawet tak wstępnie na temat tego, czy aby ciało konia plus struktura skrzydeł jest jakoś do wyobrażenia, więc nawet gdyby tego typu zwierzęta wyewoluowały, to czy aby na pewno byłyby tak zbudowane, czy musiałoby to ta sylwetka konia i to wszystko trochę inaczej pójść. To wtedy właśnie zaczęły się schody. Tak, właśnie trochę o tym myślałem. Nie? Czy my widzimy Pegaza, czy po prostu widzimy na przykład konia, któremu ktoś doczepił skrzydła? Nie? Tak, coś co na kreskówkach, czy tam z obrazowaniach z ruchomych z Monty Pythona się pojawia często. Coś takiego. No ale ciekawe, są jeszcze jakieś pytania, czy... Jak jeszcze jakaś uwaga na koniec? Jest coś, co chciałbym jakoś podsumować pod ten temat? Czy polecałby pan eksperymentowanie? Czy to jest technika, która rzeczywiście... To znaczy, to na pewno. Powiem szczerze, że dzisiaj zdążyłem jedną z grup swoich studentów zdążyć zapytać studentów kognitywistyki drugiego roku, zdążyłem zapytać, jak to u nich jest, czy też było na dotychczasowych zajęciach z eksperymentami myślowymi, czy osoby prowadzące z nimi zajęcia, także filozofowie, czy też im po pierwsze opowiadali o jakichś eksperymentach myślowych, no to okazało się, że tak. A jeżeli tak, to jaka była rola tych eksperymentów myślowych? Na zasadzie takich ciekawostek pomagających zapamiętanie jakiegoś zagadnienia, na przykład powiedzmy nieszczęsnej nieudzielalności perspektywy rozumienia, jak to w chińskim pokoju mamy istotą innym niż ludzkie. Tutaj była taka odpowiedź studentów, że raczej to zapamiętali to jako ciekawostki, które jakoś ubarwiają, ale nie posługiwali się tym, mam nadzieję, że nie robię teraz jakiejś tam dysreklamy pracownikom naukowym mojej uczelni, ale z tego co wiem, to przede mną akurat jest to dzieło na trzecim roku, żeby do tych eksperymentów myślowych jako do narzędzi filozofowania, ale u studentów kognitywistyki wprowadzić. No jeżeli teraz jakiś słucha, to może teraz skóra zcierpła, bo być może tak bardzo nie lubi filozofii, jeszcze się dowie, że będzie musiał przynajmniej na zajęciach wybieralnych eksperymentować umysłowo, no ale to może... Może także. No w każdym razie, ja tu właściwie cały czas chyba robiłem to pośrednio częściej niż bezpośrednio. Mianowicie tak starałem się zagrzebać trochę, czy tam zamglić tę jednak jakąś różnicę między filozofią uprawianą samodzielnie, a filozofią kooperującą z nauką, z naukowcami, czy przynajmniej skupioną na analizowaniu tego, co robi nauka i patrzeniu na ręce naukowcom. W tym sensie mam nadzieję, jakoś zachęcam
Zachęcam osoby zaciekawione eksperymentami myślowymi, zaciekawione tym, co nowego albo co kontrowersyjnego w nauce, a niekoniecznie ze znajomymi z filozofią. Ale to chyba dobrze, że zasypuje taki rów między nimi. Chociaż to też jest kwestia tego, jak bardzo chcielibyśmy jednak tę filozofię postrzegać jako jednak dyscyplinę samodzielną, prawda? Ja tutaj też jestem zwolennikiem tego zasypania, bo mamy dwie kultury trochę też, nie, wydaje mi się, że to jest ważne, żeby nie mieć wrażenia, że jednak każdy gang pracuje trochę w innym tutaj, w innej gangi, kości. Subgangi, podgangi i tak dalej, to tak w innej wieży z kości słoniowej, także jednak spotykamy się w tym korytarzu przynajmniej, żeby wymieniać idee. Samo to w ogóle, że w kognitywistyce chociażby, no bo tę obserwuję, prowadzone są korygowane, niuansowane, modyfikowane dyskusje chociażby na temat granic umysłu czy granic procesów poznawczych, no to przyznać trzeba, że tam ważną rolę odgrywają filozofowie, którzy wcale nie są cheerleaderkami nauki. Tu mam na myśli już wspomnianych Freda Adamsa i Kenneth Aizawę. Przepraszam, często jest tak, że można być jakoś tam samodzielnym, pewnym swojej argumentacji filozofem i brać udział w debatach z niefilozofami. Czyli to może być różnica stopnia. To znaczy nie musimy siedzieć w tych wieżach z kości słoniowej i tylko puszczać sobie wagoniki. Okej, to dziękuję za rozmowę. Mam nadzieję, że było miło. I dziękuję Państwu, że z nami wytrzymaliście i do kolejnego spotkania.